No ale w sumie to nie od tego chciałem zacząć. Najpierw to chciałem zacząć od tych wyników ankiety i mojego pytania i tematu, który tam widziałem, że jakoś mocno się pojawił. Nie wiem, czy dołączyliście do tego Discorda PDX-u w związku z tym eventem majowym? Ja jestem od jakiegoś czasu na Discordzie PD, raczej się jestem na Discordzie. To się, nazywa PDXCon Remix, tak? Discord. Nie jesteś na tym? Nie, ja nie jestem. Ja jestem od dłuższego czasu na oficjalnym scenariusowym. Nie, no to na tym PDX Remix jest właśnie tam wątek cały poświęcony Next PDS Game Theories, tak? Gdzie ludzie próbują zgadnąć i tam dyskutują z dewami i tak dalej, albo a w zasadzie to głównie między sobą, jaka będzie kolejna gra Paradoksu, tak? I w zasadzie są dwa główne źródła kolejne, znaczy są dwa główne wątki, gdzie, cześć, Kremlin, gdzie ludzie podejrzewają, że jedną z tych gier będzie właśnie Stellaris 2. I stąd mniej więcej się wzięło też moje pytanie, no bo w sumie też do tego wątku też odnosił się, już nie pamiętam jaki tam recenzent z gry online, który wziął dwie informacje z sobą, połączył, czyli to, że PDX szuka tam osób do pracy przy nowej grze niehistorycznej, tak? No. I jednocześnie wiadomo, że no, jakby to powiedzieć, Stellaris jest najbardziej dojną krową tego paradoksu. Najlepiej się sprzedaje cały czas i przynosi PDX-owi cały czas najwięcej pieniędzy. Co to Stellaris? Cyber. No, jest to jedna z gier paradoksu. Chyba najbardziej popularna na zachodzie. No, dzisiaj na streamku, tak w tytule i w planie, że dzisiaj na początku porozmawiamy sobie o godzince o Stellaris. Stellaris 2, czy jest możliwe. Stellaris, jak mówię, jest jedna z kolejnych gier paradoksu. Jedna z najbardziej popularnych gier paradoksu. A potem o 18 jest kontynuacja naszego multika. Myślę, że pogramy do 22 i potem zobaczymy co. Nie hoj, Gordon. Stellaris. Stellaris jest mega... No, w Polsce Stellaris nie jest popularna. U nas jest hoj popularniejszy. Ale ogólnie w każdym kraju zachodnim Stellaris jest o wiele bardziej popularny. Zobacz sobie na wielkości kanałów zagranicznych od Hearts of Iron 4, a od tych, które się skupiają na Stellaris. Jest ich znacznie więcej i są znacznie większe też również. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Stellaris jest o wiele bardziej sprzedajną grą. Zresztą nawet sam PDX cały czas powtarza, że Stellaris jest ich najbardziej sprzedajną grą, najbardziej udaną grą, jaką zrobili do tej pory. No i ale stacie się jeszcze, to jest to, że do Stellaris mogą jeszcze wydać cholery DLC-ków. Znaczy w sumie to mój temat, bo mam za i przeciw, tak? Dlaczego jest możliwe, bo tutaj według ankiety, którą teraz widzicie, no to 17% ludzi z 1200 oddanych głosów uważa, że tak, może to być Stellaris 2. Nie, a większość osób jednak mówi, że rzeczywiście nie będzie to Stellaris 2. Główny argument, dlaczego nie, że to jest zbyt nowa gra, tak jak powiedziałeś, Hunter. Tak, że to jest zbyt nowa... Jeszcze mają zbyt dużo, tak jak mogą zbyt dużo jeszcze na DLC-kę zarobić, żeby wydawać dwójkę. I tak i nie, ale to o tym za chwilę powiemy, dlaczego. Mówię, no, jedno z głównych moich, znaczy to jest jeden z głównych argumentów, że wciąż mogą wydać kolejne DLC-ki, co jest w zasadzie pochodną tego, że to jest zbyt nowa gra. No ale zauważ, że teraz wychodzi to Nemesis, które nazwali 3.0. Realnie, że to jest totalny redesign, a o Nemesis zaraz sobie pogadamy jeszcze w osobnym, tak jakby to powiedzieć, panelu w drugiej części tutaj pogadanego Stellaris. I moim zdaniem Nemesis może być zamknięciem tematu tak naprawdę, bo dodają wszystkie mechaniki, których brakowało w zasadzie w Stellaris i powodują, że dostajemy taki produkt końcowy, finalny. No tak, bardzo sporo mechanik dodają, nie? O wiele więcej niż w innych DLC-kach. No tak, znaczy Stellaris przeszło pierwszy duży rebuild przy okazji wersji 2.0, gdzie totalnie zmienili cały system, w sumie tutaj wam puszczę nawet filmik, żeby ten leciał z tych nowych feature'ów do Stellaris, gdzie zmienili cały system planet, zmienili cały system populacji. Wtedy populacji, teraz znowu zmieniają system populacji. Jeszcze,
jeszcze wtedy zmieniali to, jak się zajmuje systemy, nie? Duże rzeczy wtedy lepsze zarządzanie, gorsze zarządzanie, bo tutaj różne osoby to ten oceniają. Ja nadal twierdzę, że wtedy było do dupy i obecnie też jest do dupy. I wtedy jeszcze pousuwali to, że miałeś chyba tam dostęp już do nieważne, trzech czy czterech... Nieważne są szczegóły takie tak bardzo. No już wszystkich rzeczy nie będę miał, tylko mówię o głównych feature'ach, tak? I teraz robią podobnie. Zmieniają cały system zarządzania planetą, zmieniają cały system dyplomacji takiej początkowej, jak i późniejszej pomiędzy nacjami w Stellaris. I robią wiele, wiele, wiele dużych rzeczy, ale to w sumie przeszliśmy do Nemesis, ale to nie o to chodzi. Bo o tym mówię, to się wszystko ciśnie o to Nemesis właśnie. No. Kolejną rzeczą jest to, że właśnie brakuje jeszcze dobrego systemu ekonomii w Stellaris i to mogliby poprawić rzeczywiście w kolejnych DLC-kach. I jednym z kolejnych argumentów jest to, że po co zażynać grę, która wciąż daje im pieniądze, tak? Odnośnie Stellaris, że jest to jedna z gier, która jest Stellaris, która się najlepiej sprzedaje i tak dalej. No i jeszcze jeden taki fajny argument, no to wam pokażę, że jakiś czas temu, w zasadzie to w grudniu, szukali po prostu do Stellaris kolejnych pracowników do pracy przy projekcie, gdzie właśnie mają lead artist, tech artist i tak dalej, mid-level game programmer. Bardzo dużo osób wtedy szukali nowych, które można zatrudnić do tego projektu. I to też może świadczyć o tym, że Nemesis nie jest ostatnim projektem, tylko że tego szukali w grudniu. Nemesis wychodzi w kwietniu, więc to są 4 miesiące, w których te osoby mogły się już spokojnie wkręcić w daną grę i zacząć już coś robić kolejnego. A teraz, jakie są moje argumenty za tym, że dość realną opcją jest to, że Stellaris 2 jednak jest możliwe? Bo tak jak mówiłem, jest to najbardziej dochodowa gra Paradoxu. Średnio DLC-ki kosztują 7 dych, tak? Między 40 a 70 zł do Stellaris, a nowa gra Paradoxu, która myślę, że byłaby również tak bardzo hypowana, by kosztowała 180 zł, co byłoby dość niezłym bodźcem gotówkowym dla całej firmy i można byłoby wykorzystać ten hype, jaki jest na Stellaris i po prostu sprzedać drugą część, którą by się ulepszyło i właśnie o dwa największe mankamenty, które ma Stellaris praktycznie od początku, jakim jest silnik gry, tak? Bo on jest bardzo kiepski cały czas. Każdy, kto grał w Stellaris dłużej niż, nie wiem, pół godziny, wie, że ten silnik gry nie daje sobie rady. Po pierwsze, na multiku bardzo często się wysypuje, cały czas jest z tym duży problem, zwłaszcza przy większej ilości graczy. Cały czas pojawiają się błędy, które są znane od początku tej produkcji w rozgrywkach multiplayer. Oraz to, że w late game, jeżeli już przechodzimy do takich flot, które mają dziesiątki tysięcy siły, one potrafią zarżnąć każdy PC. Niezależnie. Nie muszą, nawet nie musi to być dziesiątki tysięcy siły. Wystarczy, że to będą setki korwet. No a to już mówię, to już są wtedy dziesiątki tysięcy siły. No ale wiesz, dziesiątki tysięcy siły to też może być. No już bez szczegółów, Hunter, no to na nie chodzi o setki korwet i tak dalej. No, jak masz te duże liczby i dochodzi do dużej bitwy, też są lagi, nawet jak nie masz ani jednej korwety w tym, w. Boże, w flocie. Dlatego jakby opracować wszystko na nowym silniku. Może by tego się jakoś pozbyto. Tym bardziej, że zobaczcie, że Stellaris wyszło wcześniej niż Hearts of Iron 4, a Hearts of Iron 4 ma mnóstwo wyjebistych rozwiązań do gry multiplayer, których brakuje zarówno w Europce i których brakuje w Stellaris. Stellaris jest jedną też z najbardziej popularnych gier multiplayer, co prawda nie u nas, nie w Polsce, ale na Zachodzie. A może jednak Victoria 3? Ale o Victorii to myślę, że kiedyś indziej sobie pogadam, czy to jest w ogóle realne. Bo i zdaje to jest po prostu mem, bo zostanie do końca z Victorią 3. Jeżeli już, to możliwe, że nie zrobią Victorii 3, tylko zrobią restart Victorii. Bo jednak ewentualnie może być to... Albo remaster Victorii. Nie, remaster nie. Myślę, że Paradox nie będzie się bawił w remastery. Tym bardziej, że jak mówię, no po ostatnim mini patchu, tak, Victoria dostała ostatnio mini patcha, wreszcie mi ta gra działa, więc miałem okazję pograć i stwierdziłem, że to jest zbyt podobne do Europki. W wielu aspektach. Zbyt podobne.
to skoro nie Victoria 3, nie Europa 5, bo wychodzi nowe DLC do Europy, no to może jakaś nowa seria. Znaczy, no tak, to jest też całkiem możliwe, ale tutaj to już w zasadzie można się pośmiać. Ja na przykład z Prestigu miałem ostatnio taką rozmowę i ja tam twierdzę, że mogą fantazy zrobić jako ten Warhammera fantazy. Bo licencja do tego kosztuje grosze, tak? A patrząc na sukces Total Warów, to i może się sprzeda to w Grand Strategy. W sumie też jest opcja, nie? No, że zrobią tego Warhammera fantazy po prostu w tym. No bo zobaczcie, była ostatnio dostaliśmy też grę, która się już nie sprzedała tak dobrze. Od Paradoksu. I czekajcie, jak się ona nazywała? Imperator. Nie, Imperator. To dostaliśmy... Empire of Sin. Nie, mi chodzi o science fiction grę. Czekajcie. Uciekła mi teraz totalnie nazwa, ale już patrzę w moje notatki. Która już się tak dobrze nie sprzedała, bo to była strategia turowa... A, Planetfall. Age of Wonder Planetfall. A no, robię z nich Steam. I też odcinki, też to się nie sprzedało. Co mówisz? Mówię, że robię z nich streamy, odcinki, to się w ogóle nie sprzedało. No tak, ale znaczy u nas też nie jest to popularne, na zachodzie też nie jest popularne. No i tak naprawdę Paradox chyba jeszcze nie bawił się w żadną grę fantasy, tak stricte fantasy. Żeby to się jakoś tam pojawiło i możliwe, że zrobią właśnie jakąś grę fantasy, nie wiem, pod tytułem Victory albo Victor. Nie, oni tam w tytuł chyba zarejestrowali Victoria, nie? Mimo wszystko. Jest nawet strona Victoria 3, która jest zarejestrowana pod Paradox. No tak, ale wiesz, takie strony to się... To... Tak, wiesz, zarejestrowanie strony cię kosztuje jakieś 20 PLN-ów na nasze, ewentualnie 50 euro, tak? Domeny. A jak to zrobisz, to nie musisz potem się bać, że jeżeli kiedyś coś takiego w przyszłości zrobisz, to nie będziesz musiał takiej witryny odkupić za 200 tysięcy euro. Więc można to nawet prewencyjnie zarejestrować. Nie ma jest nawet takiego czegoś w planach do robienia. No przecież firmy jak robią nową grę, to przecież tego opatentowują chyba z 10 czy ileś nazw, nie? No, ale tak czy siak, no moim zdaniem dlatego jest dość realne, że mogą pracować nad tym Stellaris 2, niekoniecznie to... O Boże, i mi się notatki wyłączyły. Na tym Google Keep jest tak to durne, że się cały czas konta przełączają. Może być to też nowa gierka totalnie. Ponieważ no może być to nowy tak. Tutaj znaczy widać, że Paradox ma no dość sporą polewkę na tym swoim kanale Next PDX Game Tories na Discordzie PDX.com Remixed. Chociaż mówię, tam są dwie teorie, że to będzie Victoria 3 albo Stellaris. Dwójka. W zasadzie Europka 5 w ogóle się nie pojawia w tych rozmowach na temat kolejnej gry. Ale potem to już tak za bardzo nic na ten temat nie wiadomo, nie ma żadnych przecieków ze strony PDX-u. Jedyne co są, to można rzeczywiście popatrzeć na tych, kogo chcą zatrudnić. A jeden, do czego zatrudniali w ostatnim czasie, no to jest Stellaris, tak naprawdę. Moim zdaniem Stellaris nie jest zbyt prawdopodobny. Jak mnie pamięć nie myli, to Europka jest dłużej na rynku niż Stellaris. No znacznie tak, Europka dłużej. Jest od 2013, tak. Stellaris jest, nie wiem, 2016? Czekaj, cię zaraz zerknę. Data. 2016. No. 9 maja. 9 maja 2016, tak? No to to jest 5 lat, i... nie? I CK2 mniej więcej w czasie, gdy Europka wyszła, też wychodziło. Mamy CK3, więc czas jest na Europę 5. Tak, ale tylko... wychodzi nowe DLC. Tak, tylko że tak. Pamiętaj, że przy CK2 było tak, że po prostu o tym, że to jest ostatnie DLC, to ty się dowiedziałeś miesiąc po premierze tego DLC. Że wyszło Dev Diary, w którym powiedzieli, że więcej DLC nie będzie. Tak? No to zawsze też jest mopce, nie? Tylko zależy, jakim się sprzedają DLC-ki do Europki, nie?
No, więc tutaj myślę, że tak temat się po prostu zamknął i tak dalej, że no, chodziły pogłoski, że właśnie, bo to było chyba to DLC z plagami, bo tam były chyba dwa czy trzy DLC z tymi plagami, zresztą nieważne, do CK2, ale też Paradox bardzo zmienia swoje zachowania ostatnio. O wiele bardziej patrzy niż kiedyś na to, czy gra ma się im sprzedać, a nie ma być fajna i grywalna, tak? Dlatego no, widać to pod każdym zachowaniem, widać to w rozmowach z tymi ludźmi, widać po ich zachowaniu, co trafia, co nie trafia, jak reagują na złą opinię, bo przecież nawet się pojawiły ostatnio te cenzury pod filmikami PDX-u, i były jakieś negatywne komentarze, co też było takim problemem. No ja też bym zagrał w Europkę 5, ale Europka 5 raczej, jeżeli o niej usłyszymy, to myślę, że to będzie maj, tak? Realnie. Ale już też byłem pewien, że usłyszymy, znaczy w sumie to ten PDX w październiku zeszłego roku się nie odbył, więc możliwe, że to będzie teraz dobry moment na to, że będzie Europka 5. Ale mówię, no, dla mnie to jest takie 50-50, że może będzie to Stellaris 2, bo nie ukrywam, że ja bym brał Stellaris 2, jakby wyszło. Na nowym silniku, bardziej zrobiona pod kątem multika, żeby było ciekawsze, bo jednak Stellaris O ile mają, nowy silnik, to jest podstawa, nie? Bo cały czas jadą na Clausewitzu, tam czy tam jak to tam się No. nazywał, ten Clausewitz. silnik, A on więc. sobie nie radzi z dużymi liczbami, niestety. No, tylko że z drugiej strony, no mówię No, ale właśnie, też że. nie, no tylko muszę go poprawić. Tak, no ale w sumie ile można grzebać w starych śmieciach, tak? No ale Rozumiem, z drugiej wiesz. strony Bethesda ma od ludzi, chyba bodajże od 2 dekad ma ten swój Creation Engine i widać jak on działa, tak? No. Że ludzie, którzy modują Fallouty i tak dalej, Dzień znają dobry. lepiej silnik niż Bethesda. No więc możliwe, że coś takiego będzie. No ale tutaj byłem po prostu ciekaw, jak się właśnie tylko odniesie w siecie. Boże, mi się dzisiaj jąka to wszystko. A wy, No czaty, bo to jak jest taki, bo myślicie? Będzie czy nie będzie Stellaris 2? No, zaraz o najnowszym tym DLC-ku sobie pogadamy, bo tutaj widzicie, wychodzi na to, że tylko ja wierzę w Stellaris 2, bo ani. znaczy się, bo są takie jakby, według mnie są trzy scenariusze. Albo dalej, bo będzie nowa gra i nowa marka i tak dalej, a będą dalej, wiadomo, ciągnąć hajs z obecnych też, z DLC-ków do Europki, do Koja, do Stellaris, do CK, tak? Ale to wszystko będzie na starym silniku, bo to będą, wiadomo, koszta na starym silniku zasadniczo, no, to są mniejsze koszta, tak? Tylko, że Bo to jest każdy niżej. DLC powoduje, że ten silnik działa coraz gorzej. Ja już naprawdę Tak. nie wierzę w te informacje, bo jeszcze 3 lata temu, nie, 2 lata temu, jak zapowiadali pierwszą optymalizację do Europy, pierwszą optymalizację do Stellaris, to po tych optymalizacjach, jak już je dostaliśmy po bardzo długim czekaniu, te gry chodziły jeszcze gorzej. Tylko wiesz, jeżeli im się DLC-ki sprzedają, to ich tak naprawdę może nie interesować, czy gra chodzi dobrze, czy nie dobrze chodzi. Póki się sprzedaje, to ich tylko to interesuje, tak? Właśnie jak. Nieważne to, że gra wchodzi w 10 FPS-ach. Ważne, że się DLC-ki sprzedają, tak? No właśnie nie zgodzę się z tobą. Myślę, że ostatnio Paradox po tych premierach Imperator Rome, które na przykład no, praktycznie całą grę im pogrążyło, co myślę, że było niemałym kosztem. No potem pewnie też się to odbiło na kolejnych premierach, bo ludzie. Zresztą w dzisiejszych czasach też myślę, że jednak konsument bardziej krytycznie podchodzi. Zależy od producenta, No mimo nie, wszystko. zawsze. Jeżeli producent się wyłoży, to zaczyna być community bardziej krytyczne. Tylko jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, NBA, FIFA, mogą być krytyczni ile chcą, a Ale nie gadamy. producenci, czyli Electronic Arts czy tamtego, i tak będą sobie ocierać łzy Ostatnio ze znajomymi znów w Stellarisie grubymi kręciliśmy. No ale to jest tymi takie. zwitkami w hajsu, Ale o nie? czym ty gadasz? No nie porównuj producenta typu Electronic Arts, który jest w zasadzie monopolistą na tym rynku, do Stellaris, no i PDX-u. I to są w ogóle inne community. Tam masz jakąś dzieciarnię 11 lat, która to kupuje cały czas i powtórnie tą samą grę płaci po 200 zł i tak dalej. A tutaj raczej masz konsumenta starszego i bardziej doświadczonego, no. A czy CD Projekt się przejął opiniami o Cyberpunku? No myślę, że się przejął. Nie wiem, akurat tego nie obserwowałem. No ale myślę, że kurs akcji na pewno przejął prezesa.
Więc myślę, że ostatecznie się przejęli i to bardzo nawet. A po prostu zaryzykowali na tym, że mieli dobrą renomę. Myślę, że sporo osób, które się przejechało i kupiło tą grę przedpremierowo, bo nie było problemów z Wiedźminami. Oj, były problemy. Ale nie było aż takich. Były. No ale nie było aż takich problemów, no. Z każdą grą są zawsze problemy, więc jak mi powiecie, że coś tam innego nie działało, jakiejś wolnej grupie... Oj, nie, sporo, akurat z Wiedźmin 3 sporo rzeczy nie działało. No nie wiem, nie tam poszło z 30 paczy chyba z dobre. Przez pół roku ją batali. Jak ją kupywałem... A, no to tego o tym fantazie to nie słyszałem. No ale to tak czy się nie gadamy o CDP-ie. No z CDP-a też się śmieją, ale to nie widziałem, że fantazy szukają stricte. Znaczy, ja myślę, że realną opcją jest to, ale jeżeli szukają takiego też fantazy designera, to może być też jakieś nowe uniwersum. No bo Lotra by wzięli uniwersum... Czujecie grę paradoksu w uniwersum Lotra? Lord of the Rings? Raczej nie mają pieniędzy na to. No i na prawa autorskie też, nie? Do tego uniwersum. Bo to wiem, że to są jedne z chyba z najdroższych teraz praw autorskich do uniwersum. Tanie jak barsz jest prawo do Warhammera i Warhammera 40k, tak? Tutaj można prawa autorskie do uniwersum kupić za 15 tysięcy dolarów, co jest niczym tak naprawdę w kosztach takiej gry. Myślę, że zrobią Stellaris 2. Ogólnie Stellaris może być do popisu, nic ich nie ogranicza, a widać, że lubią tą grę, bo dają DLC też mocno obszerny silnik, ale wyrabia, bo i tak tworzą nową część na nowym silniku i się po... Kurde, nic nie zrozumiałem swojego komentarza. Znaczy się, że wynika to, że może być Stellaris 2, bo ta seria im się sprzedaje. No tak, to jest możliwe. I wydają do tej pory DLC-ki, żeby im się sprzedawały, póki jest żywotna ta gra, bo już tworzą na nowym silniku. Tylko to jest wszystko na założeniu, że mają silnik. Nowy silnik, tak? Znaczy, bo tak jak na przykład przy Crusader Kings 3 byłem pod wrażeniem tego silnika, jak to ładnie wygląda, jak to ładnie chodzi. No to moje wrażenia spadły po pierwszej kampanii do late game'u. Problemy są dokładnie te same na tym silniku, co jest przy Crusader Kings 3, że im większe liczby, tym ta gra sobie gorzej radzi i praktycznie... No to jest mimo wszystko dalej zmodyfikowany ten sam silnik. No ta, więc pytanie, czy znowu do Stellaris by zrobili coś... No właśnie nie wiem, no co. Bo... I w zasadzie to jest dobry moment, żeby przejść też do gadki o Nemesis, bo jak posłuchacie o Nemesis, to w zasadzie argumenty za i przeciw znowu nabierają większej wagi. Jeżeli idzie o Stellaris i o tym, że będzie nowa gra, czy nie będzie nowej gry. Bo Nemesis jest naprawdę DLC-kiem, który w cholerę zmienia tą grę znowu. I dlatego nazwana jest patchem 3.0. W sumie możemy tutaj przejść do tego podsumowania z Dev Diary, które dzisiaj wyszło. Albo nawet z tego wcześniejszego, które tutaj miałem przygotowane. Czy to jest to? Nie, to jest nie to. Bo tak w skrócie historycznie, Stellaris 1.0 no to wyszło i miało te swoje ograniczenia, swój prosty system dyplomacji i swoje ręczne zarządzanie tysiącami jednostek populacji. Wyszło Stellaris 2.0, które w teorii rozbudowało system dyplomacji, który zaczął przypominać trochę ten z Europy Universalis 4, bo doszedł system Trusta, tak? Który przypomina bardzo system Favorów z Europy Universalis 4. Ale tam jeszcze jest system, znaczy się Trusta, bo to jest coś takiego, że masz tego Trusta, ale żeby zrobić, w ogóle żeby się zrobić jakiekolwiek akcje dyplomatyczne, musisz mieć ten odpowiedni poziom tego Trusta, nie? Pętnu, jak będzie można, to będzie można i tak będzie tak samo działał. Nie będę różnicował. A fejworki, jak dobrze pamiętam, też działają tak, praktycznie tak samo jak w Europce. No tak. I potem tak, był zmiana systemu całego populacji, że już nie przenosicie całej populacji, tylko tam te okienka poprawili i tak dalej. W zasadzie zostało to samo, tylko zrobili redesign. I w sumie tutaj, nie wiem czy to widać dokładnie. Moim zdaniem system 3.0 wychodzi głównie dlatego, że chcą sprzedawać tą grę na konsolach. Bo nie wiem czy mieliście okazję pograć Stellaris na konsoli. Nie, miałem. To ja wam podsumuję tak. Grałem i to jest mordęga.
To jest po prostu mordęga. Ta gra nie ma praktycznie... Jeżeli gracie pod podbój, ta gra to jest jedna wielka mordęga. No tak, ogólnie RTS-y na konsolach... No to jest mordęga. A w ogóle mało jest i w ogóle RTS-y. Teraz jak... Ale to już nieważne. I teraz właśnie robią pewne zmiany, tylko że nie wiem, czy jak tutaj sobie to... I chyba zapomniałem. Odnośnie populacji, odnośnie zarządzania budynkami i populacji ma być teraz mniej w Stellaris. Tak, w około 100 postulatach rozgrywki można by było dojść spokojnie do Imperium, które ma mieć 1000 które miało około 1000 popów. No to teraz ponoć ma być to o wiele bardziej trudniejsze i w zasadzie nie ma też sensu posiadać tak wysoko popowej popowej ludnej. Tak wielkiej populacji. Tak wielkiej populacji. Nie będzie to miało sensu. Dużo budynków będzie wymagało mniej populacji do działania lub też wręcz wcale. Budynki mają jakoś tam, nie wiem, swój inny system levelowania, ale to też jest mniej ważne. System populacji ma działać inaczej, co też powinno w teorii właśnie powodować, że ta gra przestanie aż tak ciąć, bo jednym właśnie z głównych powodów, dlaczego tak, no... źle działa ta gra, to polega to na tym, że jak AI zarządza swoimi planetami, no to potrafi zmieniać ustawienia populacji non-stop co miesiąc, tak, na swoich wszystkich planetach, przez co ta gra po prostu cięła strasznie. I teraz ma być to jakoś zmniejszona, że ta populacja nie ma być aż tak ważna. I to moim zdaniem jest jeden z takich głównych argumentów, dlaczego Stellaris 2.0 nie będzie, bo jeżeli to rozwiąże problem stabilności tej gry, to nie ma w zasadzie po co wychodzić kolejny Stellaris na kolejnym silniku. Bo nic w zasadzie lepszego nie dostaniemy, bo to rozwiąże 90% problemu tej gry, czyli wolne, cholernie wolne działanie. A może wszyscy się mylimy i Paradox ogłosi nowy silnik, że po prostu wszystkie gry przepiszą na nowy silnik. To by było piękne, jakby to zrobili. Ale to prawdopodobnie by wychodziło jako osobne w ogóle pozycje. Osobne do kupienia, nie jako update. Główne feature'y, jakie pojawiają się w Stellaris i w tym Nemesis, no tak po skrócie, Nemesis system, czyli że w pewnym momencie możecie stać się przyczyną zagłady galaktyki, tak? Stajecie się tymi złymi. Tak, takimi żniwiarzami. Tak, z takimi żniwiarzami z Mass Effecta. Dostajecie szereg bonusów, ale to już nieważne. Myślę, że jak wyjdzie ta gra, to dokładnie sobie przejrzymy co, jak, po co, na co. Bo też to jest bardzo ogólnikowo na razie wszystko to opisane, a też nie przeglądałem za bardzo tych filmików na ten temat, bo nie wiem, czemu ja akurat w Stellaris lubię sobie to odkrywać grając, a nie czytając o tym. O wiele lepiej mi się tak wtedy ogarnia tą grę. No ale ma być to system Nemesis, w którym stajecie się tymi złymi i będziecie mieli za zadanie zniszczyć galaktykę. Bardzo jestem ciekaw, jak to rozwiąże, jak to wpłynie na kwestię multi, czy na przykład będzie można grać na taki system King of the Hill, że wiecie, jeden staje się z tym złym, a cała reszta graczy musi go pokonać, nie? Myślę, że to byłby fajny taki tryb gry, jakby coś takiego dodali. Do Stellaris. I to jest właśnie jeden z tych głównych systemów, jakie dodają. Drugi to jest cały system szpiegostwa. I muszę przyznać, że jak się wczytałem szpiegostwa oraz wywiadu. Jak się wczytałem w to, to wreszcie wprowadzają coś, czym będę się bawił. Bo obecnie w Stellaris wasza interakcja z innymi imperiami wygląda tak. Latacie sobie wesoło po świecie, nagle odkrywacie jakieś imperium, o i po chwili tam robicie event, albo też nie, jeżeli mija 10 lat i dowiadujecie się wszystkiego o danym imperium. Gdzie są ich planety, jaka jest ich siła wojska, jaka jest ich ekonomia, gdzie mają stacje bojowe i tak dalej. Obecnie ma wejść system Fog of War, no, czyli mgły wojny, że odkryjecie tylko to, co z wami graniczy, tak? Całą resztę musicie tam w wyniku pewnych eventów, pierwszego kontaktu, ewentualnie właśnie tych działań szpiegowsko-wywiadowczych, będziecie musieli to sobie odkrywać, te informacje, co jest takim, wiecie, standardem w pozostałych grach strategicznych, czy tam grach Grand Strategy. I
I tutaj się zaciąłem, bo chciałem coś powiedzieć. I może to jakoś tak urozmaicić rozgrywkę, bo teraz grając to bardzo często już, mówię, od samego początku wiecie wszystko na temat swoich sąsiadów i tylko patrzycie, o, jest ode mnie silniejszy, nie jest ode mnie silniejszy, no to wojna, nie? I go podbijacie. A teraz ten system szpiegowski będzie wymagał od nas pewnych dodatkowych działań. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie, na temat tego systemu szpiegowskiego. Myślę, że to będzie w sumie... Zależy jak będzie dużo trzeba przy tym robić, jak bardzo będzie to wymagało to mikrozarządzanie. Myślę, że będzie okej, okay, nie? Chociaż jak czytałem, najlepsze z wywiadu będzie to, że jak już będą kryzysy końcowe, będzie dało się zlurować kryzys końcowy na sąsiada. Tak, będzie się dało kryzys końcowy napuścić na sąsiada. To też jest dość takie fajne. Znaczy też... No, ale... Tylko poświęcać, musisz mieć chyba bodajże setkę... Już nieważne są szczegóły. Tak. Co i tak dalej, bo to jeżeli, zawsze to zmienia. Jeżeli to będzie podobna mechanika jak w Hoju, no to spoko. W Hoju to jest spoko? Bo no, mnie w Hoju jest spoko. Mnie w Hoju się to tak nie podoba. Mnie tam w Hoju się tak nie podoba, ale to mówię, nigdy nie miałem też cierpliwości do tego. Majonez pisze, że niepotrzebne. Czemu niepotrzebny majonez? Nie masz wrażenia, że teraz jest to po prostu zbyt prymitywne wszystko? Jeżeli idzie... Nie, on ma zbyt prymitywne, bo on tylko gra na modach, więc... Nie no, bo moim zdaniem to jest takie, wiecie, no... tak na logikę, jakby to wszystko przedstawiać, że to wiecie, wszechświat jest gigantyczny. Odkrywasz jakąś cywilizację, nie? Odkrywasz jakąś cywilizację i nagle wszystko wiesz o tej cywilizacji, no na logikę, no to nie powiesz, gdzie jest twoja planeta stołeczna, nie powiesz, gdzie masz planety produkcyjne, w ogóle jakie są twoje systemy i tak dalej. No bo jak nagle przekażesz przeciwnikowi czy komuś napotkanym, znaczy gdzie to jest wszystko? O ile jeszcze rozumiem takie, powiedzmy, granice Imperium, tak? Jeżeli przy pierwszym kontakcie, gdzie są mniej więcej granice twojego Imperium? Jeżeli obie strony zdecydują się na współpracę, żeby sobie nie wchodzić w drogę, też się takie coś rozumiem, nie? No ale mi się to właśnie akurat... Znaczy, no tak, mniej więcej granice mogą być, no ale wiesz, już jak te systemy wyglądają, że przecież wszystko wiesz o tych systemach i tak dalej, to mi się tak zawsze głupie w Stellaris wydawało, że praktycznie wiesz wszystko na temat przeciwnika, nawet nie musisz klikać tego wymiany informacji, bo wszystkie najważniejsze informacje już masz. Masz informację, gdzie ma planety, która jest jego planetą stołeczną. Wiesz, że jego flota będzie albo w systemie stołecznym, bo tak się zachowuje AI, albo w systemach, gdzie ma bazy wojskowe. Wiesz, gdzie są jego bazy wojskowe, bo te od razu widać, tak? Masz parametry, które cię określają. Stosunek jego siły militarnej wobec ciebie, jego siły ekonomicznej i jego siły technologicznej. I to wiesz już wszystko. Co potrzebujesz więcej, żeby zdecydować o tym, żeby podbić jakieś imperium czy nie? No, wiesz wszystko. No tak. Tylko ciekawe, jak to będzie się zachowywać, jak oni chcą to rozwiązać przy evencie na społeczność galaktyczną, nie? Z tego, co czytałem, to naprawdę ledwo co bez siatki byś wiedział. Co? Zasięg dalekiego zasięgu, wszystko tłumaczy. Majonez, pisz pełnymi zdaniami, bo nic nie rozumiem. Ale oczywiście z początku nie masz czujników dalekiego zasięgu. No to one są dość późno. I one też zresztą. I to jest mid game, to jest drugie, a poza tym one i tak tylko ci pozwalają widzieć tylko w jakimś zasięgu, tak? Tak, powiedzmy dwóch, trzech systemów. No bo to jest systemami, no. No ale to widzisz też wtedy co? No widzisz tylko to, co już i tak widziałeś, no. No. Majonez napisał, że bez siatki szpiegowskiej byś widział bardzo mało. No i dobrze. I o to chodzi. No ale nie ma teraz takiej mechaniki. No, myśl się przyczepił do tego, że w kilka dni skanujesz planetę. O, i to co Konrad pisze, oraz wiadomo, jakie zasoby są u przeciwnika, co jest mocno słabe, no i superkonstrukcje również widać, powinno być to ukryte. A z tym to się akurat nie zgodzę w przypadku superkonstrukcji, bo chociaż w przypadku sfery Dysona możesz mieć też i na przykład rację, że na przykład fajnym motywem by było to, gdyby sfera Dysona, nawet uszkodzona, na przykład zasłaniała gwiazdę, tak? Że przez przypadek ją odkrywasz. Na przykład wlatując do jakiegoś systemu obok i dopiero wtedy widzisz tą sferę Dysona. Znaczy się, o ile
To jest tak, o ile do tych wszystkich centrów naukowych i tak dalej, jeszcze bym się zgodził, żeby tego nie było widać, to no. O sfera Dysona jest zasłane słońce. A takie coś już widać nawet nie systemu obok. To widać znacznie dalej. No, wszystko zależy, kiedy. Zależy, nieważne, bo to już wchodzimy w takie czysto naukowe astronomia, rzeczy. Tak? No, ale to wszystko. To, ale tak pod kątem mechaniki byłoby to ciekawe, gdyby takich tych największych megastruktur typu sfera Dysona, Ringworld, nie byłoby tego rzeczywiście tak widać, jak Konrad to napisał. Że to może być ciekawego. Wiedzą wszystko o imperiach, jest bez sensu, wiesz, z kim trzymać dobre relacje, a z kogo jechać, a tak go będziesz minić i szpiegować. No i to jest ciekawsze. Moim zdaniem właśnie, że to będzie ten fog of war, że nie będziesz wiedział wszystkiego na temat przeciwnika. Jest tak coś takiego zależne od superkonstrukcji, jakieś eventy. No mają być jakieś eventy teraz przy superkonstrukcjach, z tego znaczy, co czytałem. Znaczy już teraz jest event, jak robisz to. Ale nie, mi chodzi o teraz wraz z tym, no to, że jak są, jak, że zaczynasz budować, to tak. Ale coś na ten wzór, że właśnie są te eventy, czy na przykład, o, albo mogłoby być też to fajne, bo tam mają być właśnie jakieś eventy odnośnie superkonstrukcji. Że dowiadujesz się czegoś takiego właśnie poprzez badanie nieba, czy coś takiego, albo jak tak Majonez pisał, budujesz ten punkt nasłuchowy i wtedy na przykład możesz dostać informacje, gdzie są jakieś superkonstrukcje w jakiejś odległości od ciebie. W końcu ciekawe, czy jak się zbuduje tą superkonstrukcję, ten punkt nasłuchowy, ciekawe, czy to dalej będzie logować. A nie wiem, bo to już ponoć na tych obecnych patchach. No i ostatnia taka fajny feature, który mi się mega podoba, to jest bycie galaktycznym imperium. Stworzenie galaktycznego imperium. I tutaj sobie to nie wiem, czy czytaliście coś na ten temat, albo ten, bo ja tu na ten temat jakoś tak mało informacji znalazłem. Znaczy się też od tego, o tych kustodianach bardzo mało, w sumie mało znalazłem. No i w sumie tyle, że może zrobić ze Star Warsów I am the Senate i zrobić galaktyczne imperium, nie? Aha. Z społeczności galaktycznej. Będzie nowy ład wprowadzony. FM4 tak. Możesz obczaić staty w CK3, pokazują ci armię przy ataku w jednej i drugiej grze. A, dobra, no bo tak, w Europce też by się coś takiego, Attila, przydało. Że na przykład na wyższych poziomach trudności, na przykład hard, very hard, grasz z wyłączonym ledgerem i na przykład musisz używać siatki szpiegowskiej i całej mechaniki siatki szpiegowskiej, żeby dostawać informacje. W CK3 informacji na temat całego wojska chyba nie ma, byś musiał, masz tylko przy wypowiedzeniu wojny, ile mniej więcej możesz się spodziewać przeciwnika, ale to chyba nie uwzględnia w systemie feudalnym wojsk, które się z tego tytułu dostaje. Bo nie raz i nie dwa razy byłem mocno zdziwiony, jak przeciwnik miał jednak mocniejsze armie niż te, które ten wystawił. Dopiero to się aktualizowało podczas wystawienia armii. Poza tym są pewne uproszczenia, ale Stellaris idzie w takim mocnym kierunku. A kiedy to wejdzie do gry z DLC? Tak, to wejdzie do gry 15 kwietnia? Tak, jest premiera DLC? Tak. To było, bo 15 marca ogłosili, a 15 kwietnia ma wyjść. Tak. To mniej więcej miesiąc. Nie mniej więcej, tylko dokładnie miesiąc. No, że myślę, że po prostu na wyższych poziomach trudności byłoby to o wiele ciekawsze, gdyby na przykład te systemy szpiegowskie też zaimplementowali. Ale pamiętajmy, że no CK3 dopiero pierwsze swoje DLC dostało, jeszcze do tego takie dość malutkie. I to można powiedzieć, że bardziej takie, no, można, aż w sumie nieważne. I możliwe, że kiedyś taki system szpiegostwa się pojawi, Attila, w CK3, że jakieś te statystyki ukryją. No, takim systemem miało być to Build Spy Network i jest na przykład to Infiltrate Administration, które ci powoduje, że wszystko widzisz, gdzie jest u przeciwnika, ale to najczęściej jest na samym końcu gry, więc to jest też takie trochę bez sensu, bo się z tego w ogóle nie korzysta. Wiesz, no w ogóle z większości tych mechanik wpływania poprzez Build Spy Network się nie korzysta, bo to jest late game, 1650. Więc no, mało osób z tego korzysta. Teraz zazwyczaj ty wypowiadasz wojnę, bo i tak wygrasz, nie? No bo widzisz, ile masz wojska. Jeżeli siatka szpiegowska będzie podobna do HOI, to będzie słabe, bo w HOI 4 coś takiego nic nie zmienia, to zbytnio w rozgrywce, bo to teraz... Wiesz, o HOI-u się nie będę wypowiadał, bo praktycznie w to nie gram. W Hoja.
Wiem, że jak ja zacząłem w to grać, to jakoś mi się to nie spodobał, ten cały system, jaki jest w Hoi, go jeszcze nie ogarniałem, jak to działa. W zasadzie czułem, że mogę to w ogóle skipować i mieć na to wywalone, tak samo jak w przypadku floty. Tak, znacie się, bo o ile w Hoi to jest coś takiego, że tylko największe państwa z tego skorzystają, bo reszta z tego nie skorzysta, bo to wymaga fabryk. A to w late game używa się dyplom do czegoś więcej niż wypowiada wojny? No na przykład Majonez poprawia relacje z wasalem, żeby go anektować. Więc tak, używasz do czegoś innego. No ale już tak odchodząc od tematu, znaczy wracając do tematu, no to widzicie, no pojawia się naprawdę kilka bardzo mocnych mechanik. Nemesis, szpiegostwo, wywiad i stawanie się kryzysem i totalne przebudowanie. Może nawet to wam jeszcze, dajcie mi sekundę, to znajdę sobie to. Całego UI... Stellaris Dev Diary, całego UI i systemu populacji. I czy to jest to? Tak, to jest to. Tylko nie wiem, czemu mi się to odpaliło nie w tej przeglądarce. W sumie co do powstania się Imperium Galaktycznym, no. W sumie tak myślę, że bardzo łatwo będzie się dało zrobić tym Grand Corpo. No możliwe. Zobaczcie, bo teraz wam pokazuję, jak będzie wyglądało UI w nowym Stellaris. O, tylko znowu sobie zamknąłem czat, wyjebiście. Hello, Every. Witam bardzo. I widać, że tak, po pierwsze przenieśli cały panel budynków z góry do dołu i jest on teraz tak ustawiony, że będzie się tym łatwiej padem zarządzało i to po prostu aż widać, no, że widać. Tak będzie. Że to będzie po prostu wszystko łatwiejsze do zarządzania padem. W stosunku do tego, co było kiedyś. Jest to czytelniejsze, no i w sumie może być. W ogóle skasowali z to, że potrzeba mieć jakieś limity populacji, żeby mieć kolejne segmenty. Obecnie planeta ma mieć ileś bazowo i z czasem masz mieć możliwość jakoś tam odblokowania tych kolejnych segmentów, przez co możesz zabudowywać planety przyszłościowo, że będą sobie tam stały budynki i nie będziesz do tego popów potrzebował. Co jest najfajniejsze. Zmieniają cały system... rozmnażania populacji, ma być on znacznie wolniejszy, no i ma być mniej tej populacji, co już tak mówiłem. No i dodatkowe dystrykty, nie? No tak, dodatkowe dystrykty, które nawet... Dystrykty i kapitol planetarny. Tak, tak. Też mają być. I to powoduje, że widać, że przygotowują tą grę, żeby po prostu na konsoli była grywalna. Nie wiem jeszcze, czy dodają w końcu ostatecznie to automatycznie, jak będzie wyglądało to przenoszenie populacji pomiędzy planetami, czy jakoś to będzie to tak, jak miał być ten budynek, tak? Do przenoszenia populacji. Tak. Ale chyba ostatecznie się z tego wycofali i to ma być opcjonalne. Że chyba się ostatecznie z tego wycofali? Tak, bo ludziom się to nie podobało, bo to byłoby spore utrudnienie dla ludzi, którzy grają wide, nie? Bo nie stać ci po prostu tych, nie? Stacji kosmicznych. No, tak. Żeby jakoś kontrolować tą populację, ale jednocześnie ma być coś takiego, znaczy wydaje mi się, że w przedostatnim Dev Diary tak mi się rzuciło w oczy, że ma być tam jakiś budynek do kontroli populacji innej i przenoszenia jej pomiędzy planetami, co powoduje, że w zasadzie główny problem gry na multi i gry na konsoli znika, bo nie wiem, czy grali, są tutaj osoby, które grały często do, nie wiem, 200 lat w przód i tak dalej, kiedy macie 30-40 planet, którymi musicie zarządzać i na każdej macie maksymalny speed wzrostu populacji. To jest tragedia. W zasadzie cała wasza rozgrywka w endgame sprowadza się do tego, że klikacie populację pomiędzy planetami. Dlaczego tak mało? 30-40 majonez? Bo zazwyczaj jak dochodzę do takiej liczby, to w tym momencie gra mi przestaje w ogóle sprawiać przyjemność i ją wyłączam. No bo praktycznie jak grasz singla, to połowę czasu spędzasz na przedłużeniu populacji. No na multiku najczęściej wyłączasz... No to się chwal dalej majonez, to jest totalnie bez sensu. Tak, właśnie to jest koszmarne, jest potworne 40 planet. No ale to mod. Na modach nie masz achievementów. No to ja podziękuję za coś takiego. No. No to koszmarny jest, potrzeba 40 planet, to ogarnąć to na pauzie z 40 minut. Znaczy, nie. Bez przesady, nie, ale tak realnie
Jeżeli masz aż tyle planet, no to w zasadzie twoja gra na late game sprowadza się do tego, że tylko w zasadzie albo decydujesz się na wyłączenie rozwoju populacji na planecie, przez co zaczynasz być zacofany w stosunku produkcyjnym i technologicznym do AI, albo decydujesz, bo populacja w wersji 2.0 jest wszystkim w Stellaris. Im masz więcej populacji, tym po prostu jesteś mocniejszy. Bez populacji nie zrobisz niczego. I to powoduje, że no, ta gra przestaje sprawiać frajdę w pewnym momencie, tak naprawdę grając w erze końcowej, przed erą kryzysów jeszcze i tak dalej. Achievementy mają boleć, ja, ale fajnie. Ale to jest najgłupszy argument, jaki widziałem, majonez. Nie, achievementy nie dobra, mają boleć. Jeszcze o tym, że dlaczego się piraci, to są głupsze argumenty, ale to jest naprawdę idiotyczny argument. Że achievementy mają boleć. Nie no, achievementy mają być pewnym wyzwaniem, a powtarzalność robienia jednej czynności po 100 razy, bo tak działa system rozmnażania populacji i tak dalej. Bo wiele osób myli, że system emigracji i migracji przy rozmnażaniu z tym, że na planecie się robi overlimit populacji i trzeba go ręcznie przenieść. Że to nie jest to samo. I wiele osób cały czas to myli, zwłaszcza jeżeli mają, nie wiem, takie dość małe podejście do Stellaris, że są niedzielnymi graczami, że to są dwa osobne systemy i tak naprawdę nie możesz możesz wyłączyć rozmnażanie się totalnie populacji na danej planecie, ale w przypadku krajów demokratycznych, jeżeli gracie nacją demokratyczną, da wam to gigantyczne kary do zadowolenia tej populacji, co znowu wpływa na waszą produkcję, na wasze badania na planecie, co jest bez sensu. Żeby w ogóle tak robić i grać, więc jesteście tak naprawdę skazani na to, że będziecie mieli overpopulację na planetach i będzie wam się gorzej grało, no. Bo jedyne co, jedynym wyjściem do tego, to jak masz Eco Monopolis albo tego Ringworlda i tam przerzucić populację, bo tam zazwyczaj jest w kulery miejsca. Tak, zgadza się. No ale to jest też, wracamy do problemu, że musisz jakiś czas spędzać x czasu, żeby tą nadmiarową populację przywrócić. Tak, i w zasadzie tak jak Bajonez zauważył, bez modów problemu nie rozwiążesz. Problemu bez modów nie rozwiążesz. Kurde, gdzie mi się czat zamknął? Zamknąłem czat przez przypadek chyba. To sekunda, czy ktoś też coś tam pisał? Tak, wracając do tego UI w Stellaris, może szykują wersje konsolowe i ogłoszą. Ale czy jest wersja konsolowa już od dawna? Ale nie. Chodzi mi o wszystkie gry Paradoxu, że przeniosą je wszystkie na konsole nowej generacji. O Boże! Europa Universalis 4 na konsolach, Speed 5. Nie? Nie, jeszcze może, jeszcze może by to działało. CK? Maybe? No, to jeszcze, bo masz te linie frontu i ale tak dalej. Ale Europka wątpię. Już widzę pojedynek Nikolasa i CK Kielce. Meksyk versus ten. Co to było? Kiwi. Tak, I tam było po 100 armii? Texas versus Kiwi. A tak, Texas. I to było chyba, oni mieli po milion armii? Tak, milion armii. No, to już to widzę. Jak mówię, w Stellaris jest to problem, żeby grać na padzie. Mam wersję konsolową Stellaris. Od czasu do czasu wracam, żeby zobaczyć, czy z kolejnym patchem coś poprawili. Nic nie poprawili. Cały czas jest to praktycznie niegrywalne, a ponoć się dobrze sprzedaje na konsolach, więc bardzo jestem ciekaw, jak ludzie są tam w stanie grać w to. Nie ma konkurencji. Tak szczerze. No nie ma. Ale nadal chciałbym zobaczyć, jak osoby w to grają, wiesz? Ale taka osoba, która nie wie, może gdzie grała na PC-cie i nie wie, jak to można robić szybko na PC-cie i gra tym panem, bo ja nie umiem tego robić panem. A po prostu widzę już, jak patrzę na ten, no, jak teraz widzicie na ekranie, to nowe UI, to widać, że to jest totalnie pod konsolę przygotowane. To wszystko, co tutaj jest. Żeby to robić wszystko na konsoli właśnie tak z wyprzedzeniem, ta zmiana populacji, w ogóle nowe budynki do Ringworldów też mi po prostu pachną konsolą totalnie. Na PC można zagrać we wszystko, na konsoli nie. Ta? A w ekskluzywy pograsz na PC-cie? No chyba nie. No, da się pograć. Wiem, że się da. A poza tym możesz trochę dłużej poczekać i te ekskluzywy na konsolach przestają być ekskluzywami. No ale słuchaj, to już nie jest ekskluzyw na konsole, tak? Tak. Nie, no nie najbardziej z tych mechanik jara Become the Crisis, tak? Oraz to, że staje się tym
Imperium Galaktyczne, co w sumie to trochę jest... Jeszcze zastanawia, co dokładnie będzie z tym z Kustoszem, nie? Kustodian. Z Kustoszem? No bo będziesz miał tą posadę tego Kustodiana, nie? Co? Nie wiem, czy to nie będzie coś jak ci... co od nich technologię bierzesz. Ale nie wiem nadal, o czym ty do mnie mówisz. Kurwa. Jak masz tych, od których bierzesz technologię, nie? Stellaris. No. Naukowca i tak dalej. Na końcu języka mam nazwę. I nie wiem, czy ten, jak będziesz... No to Kustosze, no. Librarian to się nazywa chyba tam, nie wiem. I jak będziesz... Możesz się tym stać poprzez decyzję społeczności galaktycznej, tak? I nie wiem, czy oni będą mieli... co oni będą mogli robić dokładnie, nie? Bo póki co, jak czytałem, to będą mogli zamrozić ustawę na 5 lat, zrobić daną ustawę będą mogli przyspieszyć, jak rada. I zasadniczo tyle. Nie wiem, czy oni coś jeszcze będą mogli, właśnie to jeszcze nie pokazali, co oni jeszcze będą mogli dokładnie robić, nie? To jest taka. Nie wiem, czy oni może będą mogli powstrzymywać się powstanie takiego Imperium Galaktycznego. I have no idea. Nie, bo mówię, na ten temat jakoś tak najmniej znalazłem informacji. No bo najmniej o tym mówili, i właśnie o tym Galaktycznym Imperium, nie? Póki no o wiele więcej pokazali na temat tego Nemesis, systemu levelowania tego i tak dalej. I dużo, bardzo dużo mówili. Tak, i bardzo dużo pokazali na temat systemu tego szpiegostwa, jak to ma wszystko wyglądać, to też jest takie super, ale to... No i to, że właśnie z tym, że będzie można lurować końcowy kryzys na sąsiada, tak? No. Major mówi, że to będzie stan przejściowy pomiędzy zwykłym Imperium a tym Imperium Galaktycznym. Chyba tak, coś takiego. Bo tak to należy rozumieć. W sumie. Czyli w sumie na zasadzie, że okej, oni pomagają zwalczać kryzys, powiedzmy końcowy, a potem sami przejmują władzę. Może. Ale tak nawet już podsumowując, odnośnie tego, to jak widzicie, Nemesis jest takim DLC, który może zamknąć pewien temat i rozdział w Stellaris. Bo w zasadzie pojawia się już w tej grze wszystko, co powinno być, bo mamy ekonomię, mamy handel, jakkolwiek uproszczony, a nie uproszczony, ale jest. Jest totalna zmiana systemu populacji, który w teorii ma rozwiązać działanie tej gry. Stajesz się kryzysem, czyli tymi głównymi złymi, albo stajesz się całą galaktyką, czyli w teorii tutaj chyba tymi głównymi dobrymi, chociaż jeszcze nie wiem, jak to należy rozumieć. Masz nowy system dyplomacji poprawiony, ciekawszy, nowe systemy protokołów kontaktu i moim zdaniem ten system 3.0 tak może zamknąć temat Stellaris, że to jest dobre wyjście do ogłoszenia Stellaris 2 za jakiś czas. Ale z drugiej strony, jak sobie teraz pomyślałem, zrobisz to Galaktyczne Imperium, nie? No. A potem musisz te wszystkie plany to ogarnąć. Nie wiem, mnie się to nie wydaje. I w zasadzie nie wiem, czego można byłoby się spodziewać w kolejnych DLC-kach tak naprawdę do Stellaris, no ale w sumie przy Federacji już też nie widziałem, co innego może wyjść. I nie spodziewałem się, że będą w stanie zaimplementować taką mechanikę Nemesis do gry. Więc tutaj nie wiem, czego się spodziewać, tym bardziej, że staram się śledzić na bieżąco. Ale to zmienia tylko twój kraj w Empire Core, a reszta co? Majonez. Wasale? I poza tym, co by miało się pojawić jeszcze, mówię, w tym Stellaris, tak kończąc już temat, przyszłościowo. Co według was można byłoby tu jeszcze dodać? Czego tej grze brakuje? Bo ja już jestem tak zadowolony, że w zasadzie niczego mi już w tej grze nie brakuje. Dla mnie to jest skończona. W sumie mogliby jeszcze trochę urozmaicić z tymi enklawami interakcje. W sumie co jeszcze mogliby poprawić? W sumie z tymi potworami galaktycznymi, to nie wiem, ten... No ale są ich dziesiątki tych potworów, więc no to już jest tylko są takie rzeczy, które zawsze można dodać, ale to nie jest żadna mechanika, której potrzeba tej grze. No bo ja nie wiem, co tutaj jeszcze można dodać tak naprawdę, no. Zarządzanie frakcjami jest na jakimś tam poziomie i okej, możesz to robić lepiej lub gorzej, możesz olać też tą mechanikę, no ale to w zasadzie jest w każdej innej. Na czym polega kryzys pod koniec rozgrywki? No to nie wiem, jak grałeś w Mass Effecta, Enigma,
No to są tacy, można powiedzieć, że jednym z takich kryzysów jest odpowiednik tych żniwiarzy, przylatują i ty musisz ich powstrzymać, tak? Oczywiście, jest tam jeszcze kilka innych kryzysów, no ale tak w skrócie ci mówię. Mass Effecta to bardziej chyba jest kontyngency, jest najbliżej. Tylko, że ono się budzi w galaktyce, a nie przylatuje. No ale to już szczegóły Hunter, które nikomu nic nie powiedzą. Oj, a nikt ewidentnie tak zadał pytanie, że nie wie za bardzo o co chodzi, więc tylko takie coś ogólne tutaj może wskazać. Wydaje mi się, że powinni dać nowe eventy galaktyczne ITP, no coś co niszczy układy. Ale są takie eventy. Co prawda rzadkie, bo rzadkie i dobrze, że nie są za częste, ale są takie eventy. Są przecież eventy z tym potworem z kosmosu, który się zjawia i niszczy cały układ. Są event, znaczy są te starty rozgrywki, że planeta ci wybucha, co AI sobie nigdy w życiu nie poradzi z tym. Oczywiście, o ile nie... Jeszcze jest ten event z czarną dziurą tutaj, z tą z Delce Horizon, tak? To jest tam z Distance Star Study Pack. Tylko, że to nie niszczy układu, a zamienia gwiazdę w czarną dziurę, więc no poniekąd nie niszczy gwiazdę, tak? Więc takie eventy są, no może trochę takich więcej eventów, ale co jeszcze? Jakieś mechaniki wam super brakuje w tej grze? No bo ja tak nie umiem powiedzieć tak z wolnej stopy, jakiej mechaniki mi brakuje, bo już mam wszystko w tym momencie, jeżeli biorę pod uwagę Nemesis. No tak. Nie wiem, co jeszcze by się mogło tutaj pojawić. No jakieś kolejne rasy. No to rasy zawsze można dodawać w jakichś takich małych DLC-kach, tak? Jak na przykład tych litoidzi czy nekroidzi, chyba, tak? Chyba, że więcej... Nawet zombie mamy w tej grze już, no. Chyba, że więcej interakcji w ramach tej wspólnoty galaktycznej. Bo teraz można tylko zasadniczo, jak chcesz przepchnąć ustawę, mieć albo wystarczająco dużo siły, albo kupić sobie favorki i użyć wpływów, żeby użyć tych favorków. A tak ty naprawdę nie masz wpływu na to, jak boty będą głosować. Bo boty tam zmieniają ten, czy się zgadzają, czy się nie zgadzają, praktycznie co ten okres, który mogą to zmienić. I bardziej, może jeszcze mogliby to zmienić. No ale to jest rozbudowanie mechaniki, która już jest. No tak. Co? Lepsze AI. Lepsze AI. No to Stellaris 2.0 się kłania. Bo raczej wątpię, żeby na tym silniku, w tym systemie jeszcze to jakoś poprawili. No bo AI jest rzeczywiście w Stellaris jest najdurniejsze AI ze wszystkich gier Paradoksu. Nawet w Hoju jest lepsze. Zależy jaki kraj. Każdy. Nigdzie tak AI się głupio nie zachowuje jak Stellaris. Nigdzie, w żadnej innej grze Paradoksu. A już najgorzej się zachowują, jak są twoimi sojusznikami. Latają po flotami po kilka statków i... No dobra, no to temat tego zakończony. Lecę ustawiać Downfall, więc za chwilę się widzimy na Multiku. Więc sekunda przerwy. Jak jakieś pytanie do Stellaris, no to zapraszam jeszcze na kanał Lucas Live, gdzie tam może w komentarzach jeszcze sobie pokończymy. Na pewno Stellaris się pojawi u mnie na streamach i w formie filmu 15 kwietnia i później. Chociaż możliwe, że tydzień wcześniej będę już mógł to streamować. Więc na bank się Stellaris pojawi, tym bardziej, że można być tym kryzysem. To muszę to jak najszybciej sprawdzić. Okej, tutaj to już zamykam. A w sumie do was jeszcze tylko jakieś pytanie. No, która mechanika was najbardziej ciekawi z Nemesis? Z Nemesis? Sumie właśnie ten kryzys? Ten kryzys i budowanie tej siatki szpiegowskiej, żeby nasłać kryzys na sąsiada. W zasadzie czy tyle. A ciebie RKZM? Grałeś coś więcej czy nie? Nie grałem, ale ta siatka szpiegowska wydaje się interesująca. Majonez pisze, ta mega struktura kryzysu też może być ciekawe. Bo też za bardzo nie wiem, na czym to polega, bo nie chciałem sobie psuć rozgrywkę. No bo to też będzie, że niby to rozbudowujesz, to daje ci bonusy, daje ci statki chociażby. Ale w sumie więcej też sam nie wiem, nie? Mm-hmm. Poza tym, że wykonując określone czynności, typu nie wiem, wysiadanie planety, tak? Będziesz miał... Podejrzewam, bo to się czarną materią będzie rozbudowywać. Jeżeli dobrze pamiętam. A to może jakieś technologie dodadzą. No w końcu będzie można w jakiś sensowny sposób czarną materię wykorzystać.
W sumie do tej pory co? W sumie nie było zbyt tego. No szła tylko na tarcze energetyczne tego, jak ci się jeszcze trafiły. Tak. Tarcze i na te Null Voidy chyba też to szło. Jeżeli dobrze pamiętam. Nie pamiętam, czy to szło tam. To co, dzisiaj Andaluzja soluje wszystkich katolików, tak? Nie wiem. To dziękuję YouTube za oglądanie. Tak. Zapraszam do następnego odcinka. Tak, zawsze możecie komentować, to jeszcze może wrócimy do tematu. Zwłaszcza przy okazji premiery tego Nemesis.